Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoki Sejmie, panie ministrze. Otóż Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych funkcjonuje, jak pan już był uprzejmy zaznaczyć, od 2008 roku. Realizowany był w jest realizowany w dwóch edycjach. W pierwszej edycji, kiedy to dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 1 mld zł rocznie. Zarówno intencja, jak i realizacja wskazuje, że był to doskonały instrument wsparcia dróg samorządowych wymagających de facto tego wsparcia ze względu na stan techniczny tych dróg. Chciałbym, żeby pan minister odniósł się do efektów w tych dwóch edycjach, bowiem w drugiej edycji mamy zmniejszenie finansowania, a zatem udział samorządu. Chciałbym, aby pan minister odniósł się do tego, czy zmniejszenie dofinansowania przełożyło się na wyniki, efekty rzeczowe. To jakby jedna kwestia. I druga kwestia, w związku z tym, że właśnie zostały zmienione udziały z budżetu państwa i z budżetów samorządowych i liczne wnioski i uwagi samorządowców, chciałbym zapytać, czy nie należałoby zmienić w związku z tym zarówno kryteria i zasady oceny tych wniosków. Bardzo proszę, panie ministrze, o odpowiedź na te pytania.